Hejka, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj chciałam Wam pokazać postępy na tym moim największym hafcie, czyli dziewczyna anioł. Pierwszy rząd za mną, jak widzicie, wyhaftowane. I o ile tutaj było super, to tu była totalna katastrofa, przynajmniej momentami. Nie wiem, to spróbuję tak troszeczkę przybliżyć. No było tutaj dużo pojedynczych krzyżyków. Były krzyżyki, który był dosłownie jeden krzyżyk na całą długość. Były momenty, kiedy były w jednej kratce 5-6 pojedynczych krzyżyków i w zasadzie nie byłoby jakiejś wielkiej tragedii, bo nie było to jakoś bardzo trudne, ale było to bardzo czasochłonne. Ja tu bardzo długo siedziałam, dubałam i nie mogłam przejść przez to, ale w końcu się udało. Na tym etapie również nie jestem w stanie powiedzieć w zasadzie, co wyhaftowałam, bo to jest taki totalny miszmasz i o ile wiem, że to są chyba jakieś kwiatki, jakieś drzewo, jakaś gałązka, można by tak wnioskować, że tutaj jest jakaś łodyga, tutaj jakaś gałązka ciemniejsza, tutaj też takie ciemniejsze gałązki, a tutaj właśnie jakieś kwiaty na drzewie. Można by to w taki sposób interpretować. Natomiast no w zasadzie nie wiem, może jak wyhaftuję kolejny rząd, to już będzie coś widać. Z tego co patrzyłam, to w tej niższej linijce już nie ma takiej rozsypanki kolorów, jak było u góry. U góry chyba było najgorzej. No oczywiście tutaj będzie również to, ale już pomijam na razie. Wspominam o tym, co czeka mnie w najbliższej przyszłości, bo chcę sobie to robić tak rzędami. Tak mi się wydaje przynajmniej. To, że haftuję w rękach, to już wiecie. Nie jest to ani trochę wygodne, ani trochę szybkie, ani trochę przyjemne. Natomiast kiedy patrzę sobie już na to, co wyhaftowałam, to mi się podoba i chcę haftować dalej. Więc to jest jedyny taki plusik, że po prostu podoba mi się to, co już wyhaftowałam. Chciałam Wam powiedzieć też o tym organizerze, bo ktoś mi się pytał, czy jeżeli jest dużo nitek, to czy one się bardzo plątają. I powiem Wam, że tak, one się bardzo plątają. Praca z nimi nie jest przyjemna, dlatego że jak widzicie, tutaj wszystko jest w każdą stronę. Nie to, żeby to były jakieś supły, czy nie wiadomo co, no ale one nie są takie ładne i równiutkie, jakby mogły być. Ja też nie przepadam za tymi organizerami w momencie, kiedy mamy bardzo dużo muliny na nie nałożone, bo one się bardzo łatwo przerywają. Tutaj ta dwójka już została przerwana. Zobaczcie. Ja sobie to skleiłam takim materiałowym plastrem. To się nazywa chyba fachowo przylepiec. To jest najśmieszniejsza nazwa, jaką kiedykolwiek słyszałam. Ale chyba tak się to nazywa w aptece. Można kupić za parę złotych i to jest mega trwałe. Więc stwierdziłam, że sobie to właśnie przypnę tym, bo to jest chyba nawet lepsze niż taśma. Lepiej się klei, ma lepszy klej. Więc uznałam, że to będzie lepsze i że mi się to nie rozwali, ale tej dwójki jest bardzo dużo i chciałabym dojść do etapu, w którym trochę mi się tutaj już skończy, będę miała przerzedzone te nitki i później będę sobie ich skrupulatnie dodawała po troszku, tak żeby ich nie było tak dużo. No bo no nie fajnie się to pracuje, nie fajnie się tutaj wyciąga. Ja też sobie opieram, tak jak widzicie, te rozpołowione. I one są tutaj pod spodem. I ciężko jest mi tu grzebać, jeden o drugi się zahacza. No i tak to jest właśnie z tym. Ale nie chcę już dłużej przedłużać. Za każdym razem to mówię, muszę przestać. W każdym bądź razie, to chyba tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Bardzo mi się to podoba. Mega to wygląda i wydaje mi się właśnie, że tak jak Wam powiedziałam, że to jest chyba jakieś drzewo i kwiaty na drzewie, taka kolorowa korona. No fajnie to wygląda, mi się podoba. Jeszcze ostatni rzut na ten rządek i będę haftowała dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po kolejnym rzędzie albo wcześniej. Nie wiem, kiedy się zwrócę do Was po raz kolejny. Tak na tą chwilę wygląda ten hafcik. Troszkę tutaj przybyło tego drugiego rzędu. I chciałam Wam pokazać, robiłam sobie to po kolei i tutaj właśnie w tym rzędzie tutaj zabrakło mi
ósemki, czyli tego żółtego. Ja sobie tutaj trochę dalej dorobiłam, dlatego że Nadia spała i nie chciałam nagrywać, żeby jej nie obudzić. Musiałam poczekać, aż się sama obudzi, więc nie nagrałam od razu, tylko jeszcze dorobiłam tutaj jakieś pojedyncze krzyżyki. I dopiero. I tutaj jest właśnie ta ósemeczka. I właśnie jeżeli znajdę komentarz, to Wam tutaj wstawię, w którym ktoś mi napisał, żebym sobie doszła do tego koloru po tych numerkach, czyli tutaj po tych. I zaraz zobaczymy, czy to w ogóle będzie działało. Tutaj są te wszystkie dodatkowe mulinki, które mamy sobie uzupełniać na bieżąco. I ja Wam mówiłam, że zabrakło mi ósemki. Ósemka to jest 318, więc teraz powinnam szukać 318 i to będzie chyba ten szary. Okej. I to jest 318, nie chcę mi się wyostrzyć. 318, tak żebyście widzieli, tu jest chyba jeszcze jeden. Nie. Tak, 318, czyli tego mamy dwa, więc ja sobie resztę schowam, a tego spróbuję jakoś rozwalić, żeby sobie kilka niteczek uzupełnić. Rozplątałam sobie cały ten drugi paseczek i myślę, że przetnę go tutaj na pół. Tą jedną część sobie zabiorę, a to, co jest tutaj sklejone, to sobie zostawię, żeby mi się jakoś bardzo nie rozwalało. Myślę, że tak będzie w miarę rozsądnie. Ósemeczka jest już uzupełniona, wszystko jest tak jak powinno być, także mogę haftować dalej i ogólnie chciałam bardzo podziękować za ten komentarz. Bardzo mi się teraz przydał, ja bym pewnie to dopasowywała tak po odcieniu. Nie wiem, czy by się kopnęła, że te numerki to są odpowiedniki tych tutaj. W każdym razie bardzo dziękuję, ułatwiło mi to sprawę. Tak wygląda teraz ten haft. Już trochę bardziej widać tutaj to drzewko i tutaj tę koronę drzewa, czyli te kwiaty. Bardzo ładnie to wygląda. Mega mi się podoba. Także będę lecieć dalej i najwyżej za jakiś czas pokażę Wam, jak to wygląda. Za mną są już wyhaftowane trzy rzędy. Przepraszam za to, że będę trząsła, ale ten haft jest zbyt duży, żebym mogła go Wam stabilnie pokazać. Już zaczyna się tutaj coś kreować. Już tutaj coś widać. Tutaj już dokładnie kreuje nam się ta gałązka, która tutaj już wcześniej nam się ukazała. Mamy tutaj zaczątek rudych włosów naszego anioła. No i jakieś tam tło, które w zasadzie bardziej przypomina jakieś fajerwerki, ciężko stwierdzić. Muszę Wam powiedzieć, że ten haft naprawdę bardzo mi się podoba. Jest naprawdę bardzo przyjemny. I on jest przyjemny dlatego, że są momenty, takie jak tutaj czy tutaj, gdzie tych krzyżyków jest dosłownie milion i każdy jest inny. I wtedy pracuje się bardzo wolno, trzeba się dużo skupiać, bo każdy krzyżyk inną niteczką. Ale za chwilę znajduje się moment, tak jak tu, gdzie to wszystko jest bardzo proste, choć też niezbyt proste, dlatego że zobaczcie, tutaj pomimo, że jest tło, to w dalszym ciągu te krzyżyki nie lecą tak, że jeden obok drugiego jest identyczny, tylko pomimo, że jest to tło i wydaje się to dość łatwe, to jednak mamy tutaj jakąś mieszankę tych kolorów, więc to wcale nie jest nudne. To jest proste, ale nie jest nudne. I właśnie przez to ten haft jest bardzo przyjemny. Bardzo elegancko się to wszystko tutaj robi. I bardzo przyjemnie. I to jest haft, który się przede wszystkim nie nudzi. Teraz pokażę Wam to tak bardziej z bliska. Jedyny minus, który widzę tego zestawu, to jest to, że ta kanwa jest bardzo duża, przez co bardzo niewygodnie się haftuje w rękach. Więc fajnie by było mieć do tego krosno, albo chociaż jakiś duży tamborek, albo cokolwiek innego, co mogłoby to jakoś w miarę ułatwić. Bo haftowanie w rękach jest po prostu straszne. Najgorzej jest tutaj w środku i nie dość, że ciężko się haftuje, bo tutaj jest duża rozsypanka tych krzyżyków,
to jeszcze ciężko się haftuje, bo jest niewygodnie to trzymać. Jeszcze te brzegi jako tako, no to ten środek to po prostu katastrofa. Ale to jakby, wiecie, nie jest wina zestawu, tylko moja, bo nie mam krosna. Jeśli chodzi o nitki, to również jest tutaj tego jeszcze bardzo dużo. Muszę sobie uzupełnić dziesiątkę, bo mi została tylko takie maleńkie pasemko i to jest tak jakby połówka pasemka, czyli trzy nitki. I to jeszcze wykorzystane. No i tutaj się kończy powoli ta szóstka, więc ją też będę musiała uzupełnić, ale już jest coraz lepiej, bo im więcej haftuję, tym mniej tych nitek jest na organizerze i tym lepiej się je wyciąga. I chyba też będę musiała pomyśleć o czymś, żeby ten organizer zastąpić jakimś drewnianym albo plastikowym, no bo ciężko się pracuje na takim papierowym, kiedy tych nitek tutaj jest bardzo dużo. I to by było na tyle, co bym chciałam powiedzieć w tym filmiku. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym obrazku. Już trochę widać, więc można się wypowiedzieć. No i bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Także pa!